Witam serdecznie, Luka z tej strony. Zapraszam Was na materiał troszeczkę dla mnie oburzający, znaczy nie oburzający, troszeczkę małe sprostowanie. A mianowicie przeglądam mój kanał i oglądam jeden materiał. A co to za nieudostępniony materiał? Ody, zapraszam Was na materiał taki związany troszeczkę z moją pogawędką, a Aha, to już mianowicie. zaraz go udostępnię. On dzisiaj nawet nie wiedziałem, że go nie udostępniłem. Witam serdecznie, Luke. No, dobra, mniejsza z tym. Witam serdecznie, chciałem Wam troszeczkę małą sprostowanie związane z moim kanałem, mianowicie filmik. Jeden tutaj z filmów, a mianowicie dwa filmy są, które są przede wszystkim przede wszystkim zaraz Wam wytłumaczę, o co mi chodzi. A mianowicie mi chodzi o to, jeden z takich moich filmów, które powstały. I jestem z tego zadowolony, jestem z tego dumny, przede wszystkim ze względu na to, że najpopularniejszy, dobra. Ten film będzie po prostu już poprawiony, już mówiłem Wam, że będzie poprawiony i będzie zrobiony, ale zupełnie inaczej. Wytłumaczę Wam VPN-a. I ten film będzie wykasowany. Owszem, jest źle nagrany. Przyznaję się, jest źle. Jest film ponad rok, ma ponad rok. I ja trochę byłem zestresowany. Tu Witam chodzi. serdecznie, Luka z tej strony. Ten program miał zamiar pokazać Wam samą konfigurację routera, ale wygląd właśnie, jak powinien się ustawiać konfigurację routera. Tutaj też troszeczkę powinienem inaczej nagrać ten materiał i troszeczkę źle go nagrałem. Jak będę miał czas, chwilę, wam dokładnie pokażę, jak to się nagrywa, bo ten materiał rzeczywiście był nagrany bardzo szybko, niestarannie, może po prostu wam nie przeszkadza, przeszkadza wam to, więc jak go nagram lepiej i wam pokażę dosłownie, jak on lepiej go wykonam i jak będę bardziej zadowolony z tego materiału, to wyślę go. Tym bardziej na razie go nie pokazuję. Jedynie usuwam takie komentarze, które są obraźliwe dla mnie. Ze względu na to, że niektóre rzeczy po prostu dla mnie są za bardzo obraźliwe i po prostu nie lubię takich rzeczy, nie lubię chamstwa na internecie. Jak wam się nie podoba, po prostu napiszcie, co się nie podoba w filmie i dlaczego to się nie podoba. Ze względu na to, że ja też się uczę. Przede wszystkim ja się dużo uczę nagrywania filmów. Ja jestem człowiekiem totalnie amatorem. No mówię, że jestem amatorem. I ze względu na to, że ja się cały czas uczę, cały czas się doskonalam swoje zdolności nagrywania. Powiedzmy, dokupuję nowe sprzęty, żeby to było w miarę ładnie wyglądało. Poczekajcie, muszę wybaczyć, czy coś zrobiłem. Żeby w miarę to wyglądało. Między innymi dlatego kupiłem tablet, żeby mieć możliwość pisania sobie tak zwanych przemówień przed nagraniem,
Jak mam na przykład coś z teorii powiedzieć wam, to wolę sobie napiszę sobie coś na tablecie, sobie wezmę, jednocześnie wam przygotuję materiały z danego wątku. Pokażę wam, jak to wygląda, na przykład jak wygląda typowo karta sieciowa, jak wygląda na przykład ustawienia kart sieciowych w systemie Windows 7, Windows 10. Prawdopodobnie jeszcze muszę zainstalować sobie niestety program do wirtualizacji systemów operacyjnych, bo jeszcze nie zainstalowałem, bo miałem świeżutko postawiony system. Niestety jeszcze nie do końca go zrobiłem tak, jak powinno być. Świąteczny okres się zbliża. Niestety nie mam możliwości wzięcia komputera sobie, bo wyjeżdżam na kilka dni, żeby odpocząć i powiedzieć, żeby wszystko było nagrane, więc troszeczkę takie małe sprostowanie. Druga sprawa, a mianowicie, jak macie jakieś problemy z instalacją, a że jakieś macie problemy z tym, że jest fatalne nagranie, to napiszcie, dlaczego jest wam według was kijowy czy chujowy na materiał, a nie po prostu hejtujcie człowieka jak bardzo mnie. Ja na przykład jak widzę, że hejt, na przykład, że jest kijowy film, to nie znaczy, to powiem tak, widzę materiał związany z takim czymś, to w ogóle go nie odczytam, bo po prostu napisze mi ktoś na przykład, że za przeproszenie pip film. A co, a dlaczego jest taki pip? Bo co, bo jakoś dźwięku, bo się jągałem, bo coś takiego. Nie rozumiem tego, nie rozumiem takich rzeczy. Przede wszystkim, inaczej powiem wam, na mnie ważniejsze jest siedzenie przed komputerem, troszeczkę własnej pracy nad sobą, przede wszystkim nad sobą, zastanowienie się. Ja jestem osobą, która nie jest znanym youtuberem, nie powiedzmy nagrywam, nie jestem youtuberem, przede wszystkim jestem osobą, która nagrywa filmy na YouTube. Ja się nigdy nie nazwę youtuberem, bo ja mam swoją pracę. Ja pracuję gdzieś indziej, w innym zawodzie, owszem, ale pracuję jako osoba, która fizycznie pracuje. I głównym moim, tak samo nie jestem streamerem, nie jestem osobą, która się zajmuje streamingiem przede wszystkim. Jestem osobą, która nagrywa filmy na YouTube'a przede wszystkim i oczekuję od widza, czyli od was, konstruktywnego opinii na temat moich filmów, że wam się podobał to, takie coś. To mi się nie podobało, jakość dźwięku mi się nie podobało, jakość wideo mi się nie podoba, czy na przykład, że coś jest za cicho, za głośno. Ja się staram wtedy pokazać, żeby to było lepiej wyglądało. Tak samo jak mi ktoś napisał, czemu masz na przykład bardzo cichy mikrofon. To się starałem kupić sobie nowy mikrofon i żeby to było lepiej wyglądało. Na przykład mi się też powiedziałem, że jakość graficzna tych filmów jest bardzo zła. No, staram się do komputera kupować jak najlepsze rzeczy teraz i udoskonalać ten komputer w miarach możliwości moich finansowo. Przede wszystkim ja do materiałów, które wy widzicie, ja nic nie zarabiam. Owszem, widzicie reklamy. Dosłownie zarobiłem na wszystkich filmach, które wrzuciłem, 23 zł. Ja mogę wam powiedzieć, ile mogę zarobić. To jest dla mnie śmieszne pieniądze, ze względu na to, że ja nie mam ani partnerstwa, tylko mam partnerstwo youtuberowe. Nie mam żadnego partnerstwa i nie chcę mieć partnerstwa, bo nagrywam dla was materiały, żeby po prostu pokazać wam, jak informatyka wygląda. Ja mam uczciwą pracę i ja zarabiam
idę do pracy 8 godzin i mam tylko w soboty i w niedzielę, nawet soboty nie mam, bo często pracuję w soboty i po prostu nie mam możliwości nagrania materiałów przez cały weekend, cały od poniedziałku do piątku. Po prostu nie mam takiej możliwości. Po prostu owszem, gram sobie, ale nie nagrywam materiałów ze względu na to, że chcę się doskonalić na przykład w BF-ie, żeby było, te materiały były w miarę ładnie wyglądały. Owszem, ja jestem osobą, która często ginie. I ja to widzę i się staram po prostu teraz nie rushować gry, tylko po prostu stać w jednym miejscu czy strzelać. Ale ja bardzo dużo reanimuję osób, na przykład jestem sanitariuszem, reanimuję, na przykład jak jestem wsparciem, dodaję na przykład amunicję. Poczekajcie sekundę i wam wytłumaczę, dlaczego ja nie chcę tak, na przykład, czemu nie chcę mieć partnerstw, mam partnerstwo na YouTubie jako YouTuber, tylko jako osoba, która ma swoje, powiedzmy, materiały związane. Ja chcę nagrywać wszystko, co po prostu chcę wam pokazać. Jestem osobą, która ma możliwość nagrywania materiałów związanych z innymi rzeczami niż na YouTubie. Czyli nie chodzi mi o gry, tylko chodzi mi na przykład o programy. Tylko teraz mamy mały problem, czemu mi się na moim kanale pojawiają się coraz częściej gry. Ze względu na to, że nie mam pomysłu na nagranie jakichś materiałów związanych z aplikacjami. I tak jest porównanie, że jak na przykład nie mam jakiegoś pomysłu, to po prostu wrzucam materiał związany z grami. Teraz dochodzę do centrum moich przemyśleń. Dlatego ja po prostu chcę, żeby na tym kanale pojawiły się konstrukcyjne informacje, na przykład, że to mi się nie podoba, może to by się zmieniło, dlaczego na przykład nie masz intra. Od razu mówię, że intra nie będzie, dopóki nie zainstaluję, nie zmienię procesora. Ze względu na to, że jeżeli zmieni procesor, to muszę zainstalować na nowo system operacyjny. I ze względu na to nie mam na razie programów. Może pojawi się po nowym roku. Teraz chcę troszeczkę ponagrywać materiały. Do jakiejś 21 będę nagrywał jeszcze materiały i powrzucam troszeczkę materiałów, żeby to mieć na spokój, na święta. I wam powiem, że jeden materiał się zaraz pojawi, bo zapomniałem go po prostu dać. I dla mnie hejtowanie, a konstruktywne niepodobanie się filmów, to znaczy, są dwie różne rzeczy. Ja nie będę wyzywał was, na przykład hejterów, pseudo osób, które się zajmują materiałami i od rano do wieczora przeglądają YouTube'a i od razu ludzi po prostu gnoją. Po pierwsze, ja to traktuję YouTube'a. O wysyłanie filmów jako zabawę, bo to jest dla mnie zabawa i tak nie mam z tego zarobku, to więc po co mi to hejtować? Przede wszystkim bardzo dziękuję za ponad 35 tysięcy wyświetleń pod filmami. Na chwilę obecną mam 35 tysięcy wyświetleń, 605, 41 osób, które mnie subskrybują. Jestem bardzo zadowolony ze względu na to, że jakby powiedzieć, ja zaczynam od zera. Jestem na YouTubie około 2,5 roku i zaczynałem prowadzenie kanału praktycznie od zera. Moje filmy, które są z tego okresu, powiedzmy, dopiero teraz mają wyświetlenia. I
hejtowanie z bardzo starych filmów, których... Poczekajcie. Sekunda. Których ja jestem... Stare bardzo filmy, których się bardzo jąkałem wtedy. Nie miałem dykcji. Nie umiałem po prostu mówić przed mikrofonem. To jest troszeczkę nie fair. Obejrzyjcie sobie, powiedzmy, stare filmy, a teraz nowe filmy. Staram się nad dykcją. Oczywiście te to jest naturalne moje mówienie, ze względu na to, że jestem chorym człowiekiem. Ja jestem dyslektykiem, dysgrafikiem. Już kiedyś wam mówiłem, że to jest po prostu moja, jakby powiedzieć, jakby wam to wytłumaczyć. Czasami zapominam, co powiedzieć, raczej nie powiedzieć, zapominać, nie zapominam, tylko po prostu brakuje mi słów. I dlatego między innymi kupiłem tablet, żeby sobie po prostu, jak coś tam będę mówił wam, żeby po prostu wam sobie spojrzeć na tablet i aha, to miałem wytłumaczyć, to mam wytłumaczyć, tak, tak, tak. Po prostu sobie będę punkty wypisywał i wam będę pokazywał, co i jak, z czymś to się je. Mam nadzieję, że to mi się uda. Tak samo miałem wam pokazywać slajdy. Owszem, zapominam tego, ze względu na to, że nie mam pomysłu, jaki slajd najpierw dać wam na pokazanie. Jeżeli mam prośbę, jeżeli chcecie jakieś slajdy związane z informatyką pod tym filmem, dajcie mi po prostu znać, o czym mam najlepiej na początku zacząć i czystą teorię związaną z systemami operacyjnymi, czy na przykład z czystą teorię związaną z podstawami informatyki, czyli podstawowa budowa komputera, podstawowa, jak to wygląda w teorii, w praktyce. W teorii już macie na kanale, jak wygląda karta sieciowa, karta graficzna, ramy, instalowanie komputera, instalowanie procesora. A propos, jest właśnie film do montażu. Zapomniałem, obiecałem, że pokażę wam, jak się instaluje procesor na mojej płycie głównej. Niestety zapomniałem tego materiału obrobić i musicie poczekać. Wybaczcie. Co jeszcze wam wytłumaczyć? Chyba wszystko. Moje gadanie dzisiaj takie, widzę, że takie związane z czysto... Kurde, taki ciepło dzisiaj jest tutaj. Czysto związane właśnie z informacjami i muszę trochę zrobić tutaj porządek, bo widzę, że coś tutaj jest nie tak. Bo to jest do wywalenia, tak i tak. Czysto związane właśnie z filmami. I ja wam powiem tak, mam pomysł na nagranie materiału. Dzisiaj bez tableta niestety, bo muszę to przygotować i od razu chcę wam nagrać ten materiał i rzucić, a mianowicie o programie jednym. Nie, już był chyba program. Mniejsza z tym, nie wiem, czy był. Jeszcze raz podejście, zrobię drugie. Tym bardziej, trochę bardziej się skupię, trochę lepiej zrobię. Dobra, trzymajcie się, subskrybujcie, komentujcie, łapeczki w górę, do usłyszenia, pa!